1 kwietnia odbył się mecz derbowy Północnego Mazowsza MKS Ciechanów kontra Mławianka Mława. Kibice tłumnie się zgromadzili, aby dodawać otuchy i zagrzewać do walki naszych piłkarzy. W początkowej fazie meczu strzały oddawali goście, jednak były one niecelne i nieprecyzyjne. W 42 minucie nastąpił przełom i Dominik Lemanek z rzutu wolnego oddał celny strzał, dzięki czemu nasza drużyna zdobyła pierwszego gola. MKS Ciechanów jednak nie poprzestał na jednej bramce i już w 66 minucie piłkę z głębi pola zagrał Cichowski. Adresatem podania był Żylski, który z dużym spokojem trafił do siatki. Gościom udało strzelić się bramką honorową w 82 minucie. I tak całe spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1 dla MKS Ciechanów. W najbliższą sobotę MKS Ciechanów zagra mecz wyjazdowy w Mińsku Mazowieckim. Zapraszamy!